Witam, Grażyna Rakowicz. Jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu do spraw programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Witam Panią serdecznie. Pani prezes, mamy za sobą koncert w Operze Nowa, koncert, który odbył się w poniedziałek, zatytułowany Piękniej żyć z udziałem osób niepełnosprawnych. Nawiązując chociażby do tego tytułu, jak w Pani ocenie żyją dzisiaj osoby niepełnosprawne? Odpowiadając na to pytanie, nie sposób nie odnieść się do rocznicy 25-lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Kiedy sięgniemy do 91 roku, kiedy powstała pierwsza ustawa tworząca system wsparcia osób niepełnosprawnych, zbudowano instytucjonalne wsparcie, utworzono stanowisko pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, powołano fundusz. A czy to się przełożyło na praktyczne, lepsze życie niepełnosprawnych osób? To się przełożyło na zbudowanie systemu wsparcia w okresie, kiedy rzeczywiście podczas transformacji duże grupy społeczne były tego wsparcia pozbawione. Natomiast 25 lat minęło, system był doskonalony. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. To znaczy w jakim? Dzisiaj od 2012 roku, kiedy Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, nie patrzymy już na pojedyncze elementy wsparcia, patrzymy na osobę niepełnosprawną jako równoprawny podmiot wszystkich praw, które nam przysługują. Co to oznacza w praktyce? Dajmy przykład. W praktyce oznacza to, że każda osoba sprawna i niepełnosprawna ma takie samo prawo do pełnego i skutecznego uczestniczenia w życiu społecznym, do pracy swobodnie wybranej, do samostanowienia, do samodzielności i przede wszystkim do godności. Zmienia się mentalność, jeśli chodzi o podejście do osób niepełnosprawnych, zmienia się ich świat, który otacza te osoby niepełnosprawne, czyli znikają bariery architektoniczne, tak jest? Znikają, ale nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. Natomiast zmienia się świadomość w tym zakresie, że wchodzi projektowanie uniwersalne. Nie myślimy już tylko o budynkach dostępnych, myślimy o całej przestrzeni, o środowisku, o projektach i o usługach i informacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy musimy przestrzegać pewnych standardów, jeżeli tym projektowaniem się zajmujemy. I w tym sensie dużo się zmieniło. Natomiast bariery społeczne, bariery mentalne wciąż są do usunięcia i tutaj muszę powiedzieć, że bardzo liczę na media i na telewizję również. A te bariery to co na przykład? To na przykład stereotypy, które funkcjonują. To myślenie pracodawców o pracownikach będących osobami niepełnosprawnymi jako o pracownikach mniej wydajnych, bardziej kosztownych, bardziej roszczeniowych, bardziej korzystających ze zwolnień, bardziej chętnie korzystających. Natomiast tak naprawdę badania pokazują, że pracownicy niepełnosprawni są bardzo dobrze zmotywowani, są bardzo dokładni, są bardzo lojalni. Chętnie pracują. Chętnie pracują. Kiedy już da im się szansę, bardzo chętnie pracują. Pani prezes już wspomniała, że PFRON powstał 25 lat temu. Szybko też zyskał opinię, zacytuję, stabilizatora rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Według Pani tak jest faktycznie w praktyce? Jest PFRON tym stabilizatorem? Jest fundusz stabilizatorem, wydaje bardzo duże kwoty, około 3 miliardów złotych rocznie na wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, natomiast nie chcielibyśmy, żeby był stabilizatorem w złym tego słowa znaczeniu, czyli żeby liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych nie zwiększała się. I muszę przyznać, że po dłuższym okresie stagnacji rzeczywiście jest poprawa i może nie jest to dramatyczny wzrost, natomiast od 2015 roku do roku 2016 rzeczywiście liczba miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych wzrosła o 14,5 tysiąca. Ale pojawiają się właśnie, tak jak Pani prezes tutaj wskazuje, też opinie, że aktywność zawodowa niepełnosprawnych mogłaby być lepsza. Fundusz planuje poprawić te dane statystyczne i w jaki sposób? Fundusz dostrzega, że aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest na dużo niższym poziomie niż ma to miejsce średnio w Unii Europejskiej. U nas wynosi to 24% populacji, natomiast w Unii Europejskiej średnio 45%. Także mamy jeszcze naprawdę bardzo dużo do zrobienia. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Chcemy specjalnymi programami, które będą nakierowane na wsparcie osób niepełnosprawnych, które są skłonne podjąć zatrudnienie, a nie tak jak do tej pory, kiedy całe systemowe wsparcie, czy większość tego wsparcia skierowane jest do pracodawców. Będziemy chcieli zachęcać i umożliwiać pokonywanie barier przez osoby niepełnosprawne. Jest taki pomysł, aby wprowadzić program, bo przeglądałam właśnie tę ofertę programową dla osób niepełnosprawnych, jeśli chodzi o aktywność zawodową. Program Stabilne Zatrudnienie Osoby Niepełnosprawne w Administracji i Służbie Publicznej. I tak sobie pomyślałam, dlaczego program ten tylko dotyczy administracji publicznej. Tam ma
zatrudniać i w tych sferach aktywizować osoby niepełnosprawne? Dlatego, że może nie jest to dobrze świadczące o administracji, która jako pierwsza powinna realizować tę misję pełnego włączania osób niepełnosprawnych, natomiast wskaźnik zatrudnienia w administracji publicznej jest na bardzo niskim poziomie. Dlaczego na tak niskim? Dlatego, że nawet nowelizacja ustawy o służbie cywilnej i o pracownikach urzędów państwowych, która stworzyła pewne preferencje dla osób niepełnosprawnych, nie odniosła pożądanego rezultatu. W niektórych urzędach wciąż ten wskaźnik zatrudnienia utrzymuje się na 1% poziomie. I mimo tego, że Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując realizację tych przepisów, nie stwierdziła naruszeń prawa, to jednak i po stronie osób niepełnosprawnych, które nie zgłaszają się chętnie do konkursów, stanowią około 2% uczestników naborów, i po stronie instytucji publicznych jednak są pewne bariery, są to bariery i funkcjonalne, i jeśli chodzi o świadomość ograniczeń dla osób niepełnosprawnych, jak te bariery usuwać. Wskazuje się też, że nie ma ofert pracy stosownych do posiadanego wykształcenia osób niepełnosprawnych. To też jest problem. Rzeczywiście wymagania kompetencyjne w administracji publicznej są dość wysokie. Zazwyczaj jest to wyższe wykształcenie, znajomość języków obcych, specjalne kwalifikacje albo przynajmniej doświadczenie zawodowe. I naprzeciw tym problemom, które są po stronie osób niepełnosprawnych, chcielibyśmy wyjść, umożliwiając im odbywanie stażów i zdobycie tego doświadczenia zawodowego, udzielając adresowanego odpowiednio wsparcia ze względu na zapotrzebowanie poszczególnych organów administracji. Chcielibyśmy, żeby to był program, który będzie też promował inicjatywę po stronie organów administracji, instytucji publicznych do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ma być większe zatrudnienie w administracji państwowej. A co z otwartym rynkiem? Tutaj też jest jakiś pomysł? Jest pomysł. Chcielibyśmy wprowadzić od przyszłego roku program Praca i Integracja, która będzie skierowana do dużych podmiotów, które mogą zatrudnić jednorazowo większą liczbę powyżej 25 osób niepełnosprawnych. Chcielibyśmy przygotować te osoby rzeczywiście pod wymagania konkretnego pracodawcy. Liczymy na pracodawców społecznie odpowiedzialnych i taką ideę będziemy promować. Przewidujemy konkurs nagradzany przez pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych dla tych, u których wskaźnik zatrudnienia najbardziej się poprawi, i również konkurs dla tych, którzy zatrudnią największą liczbę osób niepełnosprawnych, i to już będzie nagradzane przez prezesa zarządu funduszu. A czy trzeba też zwiększyć wsparcie pracodawców, aby zachęcić ich do tego, żeby więcej osób niepełnosprawnych zatrudniali? Chodzi mi tutaj o to wsparcie większe finansowe. Wydaje się, że wsparcie pracodawców jest wystarczające, dlatego że dofinansowanie wynagrodzeń do 90% bądź do 75%, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności, i te 3 miliardy, które nas to kosztuje, to naprawdę jest wystarczające. Wydaje się, że być może nie wszyscy są świadomi tego, że takie wsparcie jest możliwe i że trzeba zarejestrować pracownika, żeby dofinansowanie otrzymywać. Natomiast bardziej chcielibyśmy się nastawić na monitorowanie efektywności i szukanie nowych pomysłów na zwiększenie zatrudnienia, nie przez wzrost tego dofinansowania. Absolwenci niepełnosprawni mają szansę? Absolwenci niepełnosprawni mają największą szansę, dlatego że aktywność zawodowa wśród osób z wyższym wykształceniem, osób niepełnosprawnych, jest wyższa niż w całości tej populacji. Czyli są bardziej aktywni? Bardziej aktywni, ale dużo mniej aktywni niż osoby sprawne z wyższym wykształceniem. Dlatego chcemy i tutaj wyjść z ofertą specjalnego programu, programu Absolwent, który będzie integrował działania biur karier na uczelniach, organizacji pozarządowych i będzie finansowany przez fundusz, żeby dać doświadczenie, specjalne kwalifikacje czy uprawnienia, jeżeli tego absolwentom brakuje do podjęcia zatrudnienia. Pani prezes, jak pani widzi, utrzyma się rynek pracy chronionej, bo już swego czasu, nie wiem czy dobrze pamiętam, w 2014 roku było podejście do likwidacji tego rynku pracy chronionej? Nie mówimy o likwidacji rynku pracy chronionej, mówimy tylko o tym, że liczba zakładów pracy chronionej się zmniejsza, natomiast nie zmniejsza się liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Jest to wynikiem decyzji zakładów pracy chronionej, które po prostu rezygnują z tego statusu. Natomiast nie ma pomysłu, żeby zrezygnować z chronionego rynku pracy, dlatego że mamy świadomość, że jest duża grupa osób niepełnosprawnych, które nie są gotowe i nie będą gotowe do pracy na otwartym rynku, i wspierane zatrudnienie przez
przez rynek chroniony jest czymś naturalnym w krajach Unii Europejskiej i u nas też będzie zachowane z pewnymi zapewne modyfikacjami, które będą niezbędne dla zwiększenia efektywności tego zatrudnienia. A dlaczego pracodawcy rezygnują z udziału w tym rynku pracy chronionej, jak Pani wskazuje? Być może dlatego, że zakres wsparcia jest taki sam jak na otwartym rynku pracy. Pani prezes, na koniec minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy powinna być gotowa ustawa o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy likwidacja Funduszu Zdrowia wpłynie też na kształt pracy, na zakres pracy PFRON-u? Zakres pracy PFRON-u nie obejmuje rehabilitacji leczniczej, to jest domena ministra zdrowia i czy z funduszem narodowym, czy bez, jesteśmy przekonani, że to Ministerstwo Zdrowia powinno oferować pełne wsparcie w zakresie rehabilitacji medycznej. Chcielibyśmy również, żeby ministerstwo przejęło część zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, który jest realizowany przez fundusz, po to, żeby osoby niepełnosprawne miały jeden podmiot, który kompleksowo tę rehabilitację zapewnia. Żeby oferty. Nie dublować oferty, tylko żeby to było w jednym miejscu. Czy nowy rok przyniesie jakieś zmiany, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne w ogóle, nie tylko o rynek pracy? Planujemy przegląd przepisów, który już, tak powiem, zapoczątkowany został poprzez konsultacje dotyczące obecnego systemu. Podstawowe, najbardziej uciążliwe dolegliwości chcielibyśmy usunąć jeszcze małą nowelizacją. A co najbardziej dokucza? Najbardziej dokucza zbyt długa stabilizacja w warsztatach terapii zajęciowej, która z uwagi na niemożność powrotu blokuje w przekonaniu wielu osób próbę wyjścia na rynek pracy osób, które zdobyły już kompetencje do podjęcia zatrudnienia. Dziękuję pięknie za przybycie do studia. Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu do spraw programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, była moim i Państwa gościem. Kolejna rozmowa jak zawsze o 19:00. Proszę nas oglądać i słuchać. Do zobaczenia.